Wersow. Nie wiem, o czym będziesz do mnie mówić, ale wiem, że to jest dla ciebie ważne, a jestem twoją przyjaciółką, więc cię posłucham. Chciałabym tylko zaznaczyć, że to jest przedostatni odcinek 5 minut i wszystkie ostatnie te odcinki 5 minut są takie wzniosłe. Mówimy tutaj gdzieś o końcu zupełnie, terapii, zupełnie jak ten. O podsumowaniu roku, o planach na przyszłość, o wspomnieniach. A ten? Stare dobre 5 minut. Magda Gessler w Kępnie. Doktorka, psychoterapeutka w przyszłości. Będą dzisiaj tak właśnie rozmawiać, jak za starych, dobrych czasów. Magda Gessler w Kępnie. To jest temat równie wzniosły, co zakończenie roku, zakończenie terapii, zakończenie tego kanału. Jak wy wiecie, ja jestem kępnianką. Była Magda Gessler w Kępnie. Mam nadzieję, że wszyscy już obejrzeliście ten odcinek. Chyba, że jesteście głusi, bo oczywiście nie ma tam napisów. Oczywiście nie ma napisów na playerze. Fern, nagraj tłumaczenie. Odcinka Magda Gessler w Kępnie? Mhm. Tak, po prostu for fun, dla oddania, dla Kępna, tak? Przepraszam, jesteś tłumaczką, kochasz Magdę Gessler i chcesz, żeby to było dostępne. No to kto jak nie ty? I kocham Kępno. No właśnie, no, więc... Zaczynasz mnie po prostu przekonywać. Magda Gessler, ja uwielbiam wszystkie produkcje, w których ona uczestniczy i zawsze wszystko oglądam. Bardzo lubię też Kuchenne Rewolucje, no i teraz się tak zdarzyło, że w Kępnie. No i tam w ogóle był taki lokal. W ogóle najlepsze jest to, że jak ja byłam dzieckiem, to mieszkałam z rodzicami na tej ulicy. Na jakiej? Na tej ulicy Warszawskiej. W tym lokalu, gdzie Madzia przyszła na rewolucję, była restauracja kulinarna Warszawka w tym momencie, kiedy ona tam... A wcześniej, jak byłam dzieckiem, to tam była pizzeria Pan American. Ja wtedy nie wiedziałam, że Pan to jest w sensie ciasto. Patelnia, czyli ciasto, taka gruba pizza amerykańska. Tylko myślałam, że to po prostu pan American. No i w ogóle dzięki tej pizzerii, to ja zawsze pamiętam, jedyny znaczek samochodu, jaki poznaję, to był zawsze Mercedes, dlatego że tam była pizza Mercedes. I to była pizza tak podzielona, tak, że były trzy rodzaje. Trzy rodzaje i jakby dzieliły się tak jak ten znaczek, po trzy kawałki i taka duża pizza. No i w ogóle wcześniej, zanim to obejrzeliśmy z Igorem, bo on jest też wielkim fanem Magdy Gessler, prawie takim jak 5 minut fanem, to nagrywaliśmy sobie głosówki, propozycje tego, co Magda Gessler powie, zanim wejdzie do restauracji. Bo ona zawsze, wiesz, wali tam jakiś patologię. Taki... Patologię. Tak. To już wychodzi, ale zanim wchodzi, to ja na przykład miałam taką propozycję, że powie, że burmistrzem miasta jest pan Psikus. Zaraz dowiemy się, czy tutejsza kuchnia to też jeden wielki psikus. Niestety Magda nie wykorzystała, a znowu Igor, co on miał za propozycję? Nie pamiętam, ale jak sobie wymyślaliśmy takie insight, co może powiedzieć Madzia. Powiedziała, wiesz co, oglądałam to z moim mężem, czystym warszawiakiem i stwierdził, ale wam pojechała. Bo ona powiedziała coś w stylu, że czysty warszawiak, pokoleniowy. Czysty warszawiak, okej. To jest kalka z Pojotemu, on jest pokoleniowym warszawiakiem. Oglądamy to z nim. I ta kuchnia tam... Smaki Warszawy. Nie, jak to było? Kuchenna Warszawka? Nie, już no, Warszawka. Sam, Warszawka w każdym razie w tytule. I Magda Gessler powiedziała tak. Zobaczymy tutaj, co ludzie myślą, jak je Warszawka. Czy coś takiego. Jak sobie ludzie wyobrażają tutaj, jak je Warszawka. Coś. Moim zdaniem ta nazwa lokalu była super, bo to jest po prostu na ulicy Warszawskiej. I jakby wszyscy wiedzą w Kępnie, gdzie jest ulica Warszawska. Już nawet nie pamiętam, jaka jest ta wymyślona przez Magdę, bo to taka typowa wymyślona ona nazwa. Ona zmieniła przez... nazwę? No każdemu ona zmienia nazwę. Przepraszam, nigdy nie oglądałam Kuchennych Rewolucji. Kolejny powód, dlaczego przestajemy nagrywać ten program po prostu... Czego się nie przyjaźnimy? Tak, zrywamy tę przyjaźń. Tak, ona zawsze zmienia nazwę. Nie wiedziałam. I ona zawsze zmienia na taką jakąś mega długą nazwę z grą słowną. I ona zmienia wystrój tych lokali. Ona przebiera te lokale ale za siebie praktycznie, bo ona lubi takie kolory, wzory i ona tak robi te lokale, ona przebiera je za siebie. Ale teraz jadę na święta i koniecznie, tylko tam jest mało wege. Wege tam są tylko naleśniki. Znaczy mają tam... To jest z tego, co ona zaproponowała. No,
Spróbujemy, spróbujemy. Po prostu oglądać Madzie na tej ulicy. No po prostu na tej ulicy, gdzie ja całe życie po prostu przechodziłam tam, żeby iść do szkoły po prostu i z powrotem. Tutaj chodziłam. Zawsze tam po prostu, no... No to jest niesamowite, żeby Madzie tam zobaczyć. Anyway, zawiedziona byłam jedną rzeczą. Za mało znajomych. Tylko dla mnie znajome dwie twarze, rodzice Klaudii. Pozdrawiam. Czemu twoja mama nie przyszła na nagranie? No chyba jej nie zaprosili. No wiem, szok, no bo wiadomo. Viola? Viola, no. To prawda, to pewnie jakieś niedopatrzenie, nie doszło zaproszenie. Pewnie listonosz ukradł i to jest właśnie dopa Klaudii. Nieprawda, przestań. Chuj z Klaudią. Koleżanka z klasy z podstawówki. No i co tam Madzia mówiła? Ale śmieszne było, bo oglądaliśmy właśnie z moim mężem to. On już jest takim pół kępniakiem, bo to właśnie jest. On się tam bardzo spełnia, jak jedziemy zawsze. No i oglądamy to i oni wychodzą na tę degustację taką, że co, zapraszają ludzi, dają, aha, bo ty nic nie wiesz. To jest dobra, tak, jak się zrobi tę rewolucję, cichutko, słuchaj mnie, zrobi się tę rewolucję, to potem Magda Gessler robi kanapki. I oni idą na rynek i rozdają te kanapki. Mówią, zapraszamy, zapraszamy. No i co oni? Ciemno już w tym kępnie. Na rynku, nie wiem, o jakieś 19, 20. Przecież tam nie ma żywej duszy. No. My to oglądamy i właśnie mój mąż ma takie, że co oni, kogo oni w ogóle szukają o tej porze na rynku w kępnie? Jakby tam o 12, o 13 przyszli, no to tak. Więc tutaj też troszeczkę takie, ja nie wiem skąd oni wzięli tych statystów, którzy brali te kanapki. Oni przywieźli z Warszawy. Chyba tak. Co mnie bardzo zbulwersowało, że tam też czasami biorą jakichś lokalnych takich czy restauratorów, czy rzemieślników i pokazują w tym programie właśnie jako taki fajny przykład. No i tam były takie panie, które robiły rogaliki. I one specjalnie miały koszulki z logo Kępna. Z naszym hasłem. Dzień dobry w Kępnie. Proste. Piękne. Krótkie. Chwytające za serce. Dzień dobry w Kępnie. Piękne. No i one sobie założyły te koszulki i miały wszystkie zablurowane. A czego to jest logo? No Kępna, miasta. Kto to sponsoruje? Kto za to płacił? No nie wiem. Czy te koszulki są jakiejś firmy? Kępnex? Nie! Kępnex? Kępnpol? Brudkęp? Nie! Ale logo, czyli herb? Nie. Macie logo? Tak. Takie logo... Godło? Logo takie po prostu umieszczane na reklamowych rzeczach związanych z miastem. Muszę sprawdzić, czy Rumia ma logo. Rumia, moje miasto. Też ma logo. Też ma logo, okazało tak. się, bo myślałam, że wiecie. No i co, ty na przykład tego logo nie znasz. Dopiero pierwszy raz widzisz hasło swojego miasta. Hania, naturalnie, w ogóle... Rumia, naturalnie pomysłowa. Jaki ładny. Flagę Rumia ma też, patrz. Po co nam flagę? A hymn macie? No na pewno. No my mamy. Nie wiem, może mamy. Wpisz herb Kępna, ja cię proszę. Zaraz. Dlaczego to się zamienia w odcinek o Rumi? Bo nigdy jeszcze nie tak mówiłam o Rumi. Tak, to nie chcę opowiadać, a tutaj to proszę. Ale to jest ciekawe, bo Orkan Rumia, to jest nasz klub piłkarski, bo skąd herb Rumi kolorowanka? Napisz herb Kępna. Zaraz, ale po co nam flaga? A wiesz, że jest taka... legenda była, że Rumia ta nazwa powstała przez to, że przyszedł facet i powiedział, to tylko Rum i ja tutaj. Boże, oplułam się. Pisz herb Kępna. Herb Kępna. A, wiem, bo kiedyś ci to robiłam na twarzy, tak. Na miniaturę. No i weź, to jest weź piękne. Weź twarz. To jest piękne. A ta wasza po prostu odznaka kwadratowa w ogóle z białą rzeką po środku? Ludzie związani z Kępnem. Nikt. Kategoria ludzie związani z Kępnem. Nie macie tu! No przecież nie mam Wikipedii. Założę ci. Dobrze. Dobra. No więc niesamowite było oglądać po prostu... Herb w Rumi. Nie! Magda Gessler w moim rodzinnym mieście. I nie mogę się doczekać, aż spróbuję. Mam nadzieję, że restauracja funkcjonuje. No to jak będziesz po świętach, to napisz to w komentarzu, bo to już dobrze. Będzie wtedy wyemitowane. Tak, tak. Bo niestety już nie możemy nagrać odcinka 5 minut, wizyta w... Nagraj stamtąd taką minutę telefonem i wrzuć na kanał. Kochani, to był ostatni szalony odcinek 5 minut. Tak, następny. A za tydzień memories, wspomnienia, podsumowanie kanału, płacz, łzy, zgrzytanie zębów. Do zobaczenia, mam nadzieję, że będziecie z nami za tydzień. I już zawsze w naszych sercach.